Rafał, pierwsza połowa myślę, że dobra. Druga, zaryzykuję stwierdzenie, najlepsza w tym sezonie. No jeśli patrząc po tym, że strzelamy 3 bramki, to na pewno najlepsza w tym roku. I myślę, że ta pierwsza połowa przyczyniła się do tego, że ta druga wyglądała tak, jak wyglądała, bo na pewno troszkę więcej mieliśmy z gry w pierwszej połowie. Wymęczyliśmy przeciwnika, no i w końcu przyniosło to efekt. Przeciwnik zaczął popełniać błędy, no i stąd te bramki. No można powiedzieć już szpital w naszym zespole. Dzisiaj krótka ławka jeszcze, w dwóch zawodników schodzi z urazem. Tym bardziej ważne jest dzisiaj to zwycięstwo, że w takim osłabieniu jesteśmy w stanie pokazać charakter i wygrać tak wysoko. Jak najbardziej, no akurat kontuzje nas nie opuszczają w tej rundzie, no i musimy sobie radzić bez kluczowych zawodników, bo nie mamy bocznych obrońców i z konieczności Tomasz musi grać na prawej obronie, ale każdy daje z siebie 100% i to widać na boisku. Zostawiamy kupę zdrowia i to procentuje. Ty musisz cieszyć się po dzisiejszym meczu szczególnie, bo znów wchodzisz na boisko i w tych końcowych minutach, może gol nie tak ważny jak w Suwałkach, ale w tych końcowych minutach jednak dobijasz rywala i pokazujesz, że to miejsce w składzie ci się jednak należy. No tak, no po to się wychodzi na boisko, żeby strzelać bramki, żeby wygrywać. No dzisiaj przypada mi rola rezerwowego. Trener wpuścił mnie na końcówkę, chciał, żebym przytrzymał piłkę, udało się strzelić bramkę, więc tym bardziej się cieszę i mam nadzieję, że dałem impuls do tego, aby trener wystawił mnie w pierwszym składzie. No i co, teraz Jagiellonia Białystok. No rywal na pewno dużo cięższy niż te ligowe. Z jakim nastawieniem podejdziemy do tego pucharowego spotkania z Jagiellonią? No jesteśmy na pewno skazani na pożarcie, bo gramy z wicemistrzem Polski, z drużyną, która jest w czubie ekstraklasy, ale my pokażemy na boisku, że jesteśmy wartościową drużyną i będziemy się starać sprawić niespodziankę, bo wyeliminowanie takiego zespołu na tym etapie rozgrywek na pewno będzie dużym sukcesem dla klubu, dla nas osobiście i na pewno będziemy dążyć do tego, aby taki sukces był zapisany w historii klubu.